zachowanie obecnych rządzących jest normalną zemstą, zemstą, która z chrześcijaństwem, z wiarą i sprawiedliwością i przyzwoitością ludzką nie ma naprawdę nic wspólnego. Matka Najświętsza mówi o moralnym wymiarze tego wszystkiego. Mówi, że w Polsce rozlało się zło. Dlatego, kochani przyjaciele, z bólem serca muszę wam to powiedzieć, że ten rok dla nas Polaków będzie rokiem wielkiej ciemności. Ciemności i wielkiej walki. Ciemności ze światłością. Po jednej stronie siły ciemności, siły szatana, zła, to jest walka o przyszłość narodu, walka o przyszłość Polski. To nie jest walka tylko polityczna tych lub innych polityków ze sobą, ale to jest walka na śmierć i na życie Boga i szatana. Czy przetrwamy i w jaki sposób przetrwamy? Widzimy, że ta ciemność się pogłębia w Kościele również. I Matka Najświętsza przez widzącą w Trebianiu mówi, że będzie się pogłębiać jeszcze.